Wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa, część druga, preegzystencja Syna. On jest od zawsze. Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, ja jestem. Jeśli Jezus Chrystus jest Bogiem, skoro Jezus Chrystus jest Bogiem, to musi być wieczny. Bóg nie ma początku, nigdy nie było czasu, kiedy nie istniał w całej pełni tego, kim jest, zanim góry powstały, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków aż na wieki jesteś Bogiem. Tak uczy nas Psalm 90, werset 2. To samo odnosi się do Syna Bożego. Niektóre heretyckie kulty zaprzeczają Jego wiecznemu istnieniu, twierdząc, że był On istotą stworzoną. W przeciwieństwie do tej fałszywej doktryny, Biblia przedstawia Go jako niestworzonego Stworzyciela. I to widzimy wyraźnie w Słowie Bożym. Tak jest napisane wyraźnie, że wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 3. Na początku nie został stworzony ani uczyniony. Na początku On już był. Tak mówi nam Jana, 1 rozdział, 1 i 2 werset. Apostoł Paweł oświadcza, że On jest przed wszystkimi rzeczami. Tak mówi nam Kolosan, 1 rozdział, 17 werset. Prorok Micheasz przepowiedział, że Mesjasz narodzi się w małym miasteczku Betlejem, jak mówi nam Micheasza, 5 rozdział, 2 werset. Kim jest ten, który ma się narodzić? On jest tym, który wychodzi od wieków, od zawsze, mówi Micheasza, 5 rozdział, werset 2. Jan Chrzciciel wyraźnie wskazał na fakt preegzystencji Chrystusa. Jan dał o nim świadectwo i zawołał, mówiąc: to jest ten, o którym mówiłem, ten, który idzie za mną, jest lepszy ode mnie, bo był przede mną. To paradoksalne stwierdzenie można zrozumieć tylko wtedy, gdy rozróżnimy dwie natury Chrystusa. Patrząc z punktu widzenia Jego człowieczeństwa, przyszedł On po Janie Chrzcicielu. Maria urodziła Go 6 miesięcy po tym, jak Elżbieta urodziła Jana. Tak czytamy w Ewangelii według Łukasza, 1 rozdział, 26 werset. Jako wieczny Syn Boży był przed Janem Chrzcicielem, wiecznie istniejąc w łonie Ojca, o czym mówi nam Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 18 werset. Być może najbardziej wyraźne oświadczenie o Jego preegzystencji zostało złożone przez samego Zbawiciela w 8 rozdziale Ewangelii według Jana. Pan, który rozmawiał z grupą niewierzących żydowskich przywódców religijnych, złożył to niezwykłe oświadczenie. Radował się ojciec wasz Abraham, że ujrzał dzień mój, i ujrzał i uradował się. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 56 werset. Żydzi byli zaskoczeni tymi słowami, rozumiejąc, że on i Abraham istnieli na ziemi w tym samym czasie. Wtedy rzekli do niego Żydzi: nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama, jak mówi Ewangelia Jana, 8 rozdział, 57 werset. Wiedzieli, że Jezus nie miał nawet pół wieku. Tak, nie miał nawet 50 lat, a Abraham żył i umarł na tej ziemi około 2000 lat wcześniej. Jak ten człowiek mógł twierdzić, że ma ponad 2000 lat? Byli zszokowani i rozgniewani ostatnimi słowami Pana
Rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Tak mówi Ewangelia Jana, 8 rozdział, 58 werset. Uznali to za bluźnierstwo. Uznali to za ostateczne bluźnierstwo i podnieśli kamienie, aby go ukamienować. Podnieśli kamienie, aby w niego rzucić. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 8 rozdział, 59 werset. Tylko wieczny Bóg mógł wysunąć takie twierdzenie. Rzeczywiście Jezus mógł powiedzieć, zanim był Adam, ja jestem. Mógł nawet powiedzieć, zanim powstał wszechświat, ja jestem. W rzeczywistości w 17 rozdziale Ewangelii według Jana złożył takie oświadczenie: a teraz Ojcze, uwielbij mnie chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Tak jest wyraźnie powiedziane w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 5 werset i 17 rozdział, 24 werset. Bóg Syn był w miłości Ojca, Bóg Syn wygrzewał się w słońcu miłości Ojca, zanim jeszcze powstał świat. Od wieczności do wieczności jest On Synem miłości Ojca. Odwieczny Syn jest godzien wszelkiej chwały, uwielbienia i adoracji.